Cześć, dzisiaj trochę merytoryki w związku z tym, że wiele osób z Was, a zwłaszcza kobiet, boryka się z chorobą Hashimoto, chcemy w pigułce przybliżyć, z czym to się je, dlatego zostańcie z nami. Zanim przejdziemy do kwestii dietetycznych i omówimy sposób żywienia w chorobie Hashimoto, ja standardowo opowiem parę słów wstępu na temat tego, skąd się bierze ta choroba, jakie są objawy i jakie standardowe leczenie. To zaczynajmy. Bez zbędnego gadania. Choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, to znaczy, że nasz organizm sam atakuje siebie. W tym przypadku gruszą tarczycy, który znajduje się tutaj, na szyi. I mówiąc o chorobie Hashimoto, nie możemy nie powiedzieć o niedoczynności tarczycy, ponieważ choroba Hashimoto prowadzi właśnie do tego, że powstaje u nas niedoczynność tarczycy i z tego powodu my mamy objawy związane z niedoczynnością tego gruczołu. Choroba Hashimoto, tak jak wspomniałam, jest procesem autoimmunologicznym, czyli procesem zapalnym, który daje naszemu organizmowi sygnał, że musi zaatakować sam siebie. W konsekwencji tego dochodzi do zmniejszenia wydolności gruczołu, zmniejszenia jego też objętości, bo organizm, tak jak powiedziałam, pożera sam siebie. I jeśli tarczyca jest coraz mniejsza, coraz mniej wydolna, to dochodzi do jej niedoczynności, czyli zmniejszenia produkcji hormonów, a co w konsekwencji przeradza się w pogłębianie objawów i pogorszenie samopoczucia. Jeśli chodzi o objawy związane z tą niedoczynnością tarczycy, a tym samym z chorobą Hashimoto, to jest ich bardzo dużo i one są dosyć takie upierdliwe, uprzykrzające nam życie, dlatego to powinno nas alarmować zaświeci nam taką czerwoną lampkę w głowie, że warto byłoby udać się do lekarza, warto byłoby się zbadać i sprawdzić, czy z tarczycą jest wszystko w porządku. Tym bardziej, że często są jakby mylone z przemęczeniem, ze zbyt dużym stresem i tak naprawdę odkładamy to na bok. Tak, tak jak już Bartek powiedział, przemęczenie, brak koncentracji, to są też takie objawy, które są kojarzone z niedoczynnością tarczycy. Zanik miesiączek, obniżenie libido, też również zaparcia, bo tarczyca jest ściśle powiązana i z samym organizmem, z mózgiem, z jelitami. Próbuję takie problemy z koncentracją, jak już wcześniej wspomnieliśmy, problemy z utratą wagi, nadmierne zmęczenie, mgła mózgowa, spowolnienie akcji serca, jakieś właśnie problemy na tle sercowym. Problemy skórne, problemy ze stawami również, to nas może alarmować o tym, że ta niedoczynność tarczycy u nas się pojawia. I warto się tym zainteresować, ponieważ gdy my nie zahamujemy tego procesu zapalnego, czyli procesu, który pogarsza pracę gruczołu tarczowego, to te objawy będą postępować i w konsekwencji może to doprowadzić właśnie między innymi do jakichś poważniejszych chorób serca, ponieważ tarczyca jest gruczołem, który odpowiada za cały metabolizm naszego organizmu, czyli za wszystkie reakcje katabolizmu i anabolizmu, czyli za procesy chudnięcia i tycia, za procesy trawienia, dlatego też tak może właśnie być, że my jemy tyle, ile jedliśmy wcześniej, a nagle zaczynamy tyć od tych samych ilości jedzenia, ponieważ nasz organizm nie jest w stanie tak efektywnie trawić tego, co trawił wcześniej. Tak jak też powiedziałam, tarczyca jest silnie powiązana z całym organizmem i z jajnikami, dlatego też mogą się pojawić problemy z miesiączkowaniem, nieregularne miesiączki, brak owulacji. Jest tarczyca powiązana też z jelitami, dlatego zaparcia są też takim jednym z objawów niedoczynności tarczycy. Tylko też trzeba tutaj zaznaczyć, że niedoczynność może istnieć bez choroby Hashimoto, ale choroba Hashimoto już nie może istnieć bez niedoczynności tarczycy. I tutaj, jeśli chodzi o leczenie, to najważniejsze jest właśnie wyciszenie tych objawów, ponieważ choroby Hashimoto my nie możemy wyleczyć. My możemy wprowadzić ją w remisję, czyli pozbyć się tych upierdliwych objawów, które nam towarzyszą. I chodzi właśnie o to, żeby te objawy wyciszyć, wyhamować, żeby ten proces nie postępował. Jeśli chodzi o diagnostykę, to tutaj najważniejsze oczywiście będzie to, czy występują objawy, czy nie. I to jest najważniejszy punkt.
Jeśli chodzi o badania laboratoryjne, to warto by tutaj zrobić całą trójkę tarczycową, czyli TSH, z czego zaznaczam, bo mogą nie wszyscy to wiedzieć, że TSH nie jest hormonem tarczycy, tylko przedniego płata przysadki mózgowej, który pobudza tarczycę do wydzielania hormonów. I takimi najważniejszymi hormonami, które my badamy, to jest FT3 i FT4, czyli wolna tyroksyna i wolna trójjodotyronina. I tutaj też zaznaczam, wykrzyknik kolejny, że warto, jeśli już robimy sobie badania panelu tarczycowego, zbadać sobie też FT3, ponieważ zazwyczaj dostajemy skierowanie tylko na TSH i FT4, a bardzo często problemy się też pojawiają na polu konwersji, czyli z tego mniej aktywnego hormonu FT4 do hormonu FT3. A FT3 nie jest badana, dlatego jeśli już sobie robimy te badania, dostaliśmy zlecenie, nawet skierowanie, to warto sobie dopłacić i zrobić cały panel tarczycowy. Dodatkowo do zdiagnozowania choroby Hashimoto trzeba też zbadać przeciwciała, czyli anty-TPO i anty-TG. Jeszcze anty-TPO jest bardziej charakterystycznym parametrem dla choroby Hashimoto, ale badamy jedno i drugie. Ale trzeba tutaj dodać, że tak naprawdę anty-TPO i anty-TG nie jest zawsze jakby wyznacznikiem tego i nie informuje nas o tym, że na pewno jest to choroba Hashimoto, dlatego że podwyższone parametry anty-TPO czy anty-TG występują również przy innych chorobach typu reumatoidalne zapalenie stawów czy cukrzyca typu pierwszego. Tak, dlatego jeszcze nie zdążyłam kropki postawić, a już się coś powiedzieć, ale niech będzie. Dodatkowo robimy też USG tarczycy, bo to nam pokaże pełen obraz, czy dochodzi do jakichś zmian zanikowych, czy też nie. I kolejną rzeczą, którą też muszę powiedzieć, jest to, że to wyniki, które się mieszczą w normie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że norma referencyjna to nie jest to samo, co norma funkcjonalna. Jeśli chodzi o samo TSH, normy są dość wysokie, bo tam zależy od laboratorium, ale mniej więcej do około 4-4,5, z czego kobiety do 40-50 roku życia powinny to TSH utrzymywać na poziomie 2-2,5. To jest szczególnie ważne, ponieważ TSH właśnie między 1,5 do 2,5 umożliwia nam owulację, dlatego tak ważne jest szczególnie dla kobiet w wieku reprodukcyjnym, żeby to TSH trzymać tak dosyć nisko. I tak jak mówię, mimo tego, że norma jest o wiele wyższa, to my to TSH powinniśmy trzymać w takich granicach. Jeśli chodzi o poszczególne hormony tarczycy, czyli FT3 i FT4, to my te hormony powinniśmy mieć na poziomie wyższym, bliżej wyższej granicy granica 70-75% normy referencyjnej. Mhm. Dokładnie tak, więc to są badania, które należy zrobić, jeśli podejrzewamy u siebie Hashimoto, z czego, tak jak mówię, najważniejsze są objawy i tutaj się tym należy interesować. Nawet jeśli wyniki są w miarę w normie, a my czujemy się źle, to trzeba nadal szukać przyczyny tego naszego złego samopoczucia, bo objawy, tak jak wspomniałam, są najważniejsze. Też trzeba zwrócić uwagę, że na podstawie tych badań dietetyk czy też trener nie może stwierdzić jakby choroby. Tutaj bezwzględnie jest diagnoza postawiona przez lekarza. Wiadomo, że po obrazie USG będzie jakby dawała pełny tego obraz. Obraz, tak. Jeśli chodzi o leczenie, to nie mamy stricte leku na chorobę Hashimoto. Leczymy tą niedoczynność tarczycy, czyli hamujemy tę progresję tych objawów, które towarzyszą niedoczynności tarczycy. I tutaj zazwyczaj jest wdrożony letrox albo eutyrox, czyli hormon FT4, bo to daje wtedy, jeśli my dostajemy zewnętrznie hormon, to daje to naszej przysadce sygnał, że już nie musisz tego TSH produkować, ja mam go wystarczająco i wtedy też automatycznie spada nam to w wynikach to TSH, ale te przyjmowanie hormonów tarczycy nie jest koniecznością i to już też jest kwestia mocno indywidualna i zależy od tego, jak lekarz poprowadzi, ponieważ jeśli lekarz jest świadomy i nie ma jakiegoś zaawansowanego procesu zapalnego i jest w stanie powiedzieć, że dobrze, najpierw wyrównajmy niedobory, uzupełnimy to, czego brakuje w organizmie i zmieńmy styl życia, bo zaraz też powiemy o tym, co wpływa na pojawienie się choroby Hashimoto. Jeśli nam powie, że najpierw spróbujmy o zmianę stylu życia i zbadajmy się za 2-3 miesiące, zobaczymy, co się tam dzieje, to wcale nie jest powiedziane, że te leki będą musiały zostać wdrożone, bo może te zmiany stylu życia wystarczą, żeby tą chorobę w remisję wprowadzić.
jeśli chodzi o właśnie takie czynniki wywołujące chorobę Hashimoto, nie jest do końca powiedziane, nie jest do końca znany powód tego, dlaczego ten proces zapalny w naszym organizmie się pojawia. Jest kilka teorii, jest kilka właśnie takich triggerów zapalnych, które odpalają chorobę Hashimoto i tutaj na pewno mówi się o genetyce, która odgrywa bardzo dużą rolę, ale również o stresie i często ja z doświadczenia w gabinecie mam takie właśnie przypadki kobiet, zazwyczaj kobiet i zaraz też wspomnę dlaczego głównie kobiet, które chorobę jakby pojawiła się po bardzo silnie stresującym momencie w życiu, na przykład rozwodzie, na przykład chorobie, ciężkiej chorobie osoby bliskiej i to właśnie spowodowało, że ta choroba się uwolniła. Dziewczyny miały to zapisane w genach, ale jakiś czynnik taki mocny, stresowy ją uaktywnił. Czyli mamy geny, mamy stres, mamy na pewno środowisko, przebyte choroby wirusowe, też zmiany hormonalne u kobiet w okresie menopauzy, dlatego też często się właśnie mówi, że objawia się w czwartej, piątej dekadzie życia, chociaż to też nie jest powiedziane, bo coraz młodsze osoby chorują na Hashimoto. Także to będą takie czynniki... W dużej mierze chyba też ogólny styl życia. Tak, jakby... bo właśnie chciałam powiedzieć, że też niedobory wywołane żywieniem to mają. Niedobory, ale też nawet styl życia taki ogólny, czyli jeśli jesteście osobami, które tak naprawdę żyją w pędzie, cały czas jakby poświęcają, większość swojego czasu poświęcają pracy, żyjecie w ciągłym właśnie stresie, wasze jedzenie, odżywianie no raczej nie jest związane z, nie jest bliskie zdrowemu odżywianiu, to są przekąski czy też jakieś jedzenie typu fast food. Oprócz tego wasz rytm dobowy jest mocno zaburzony, czyli na przykład wstajecie dosyć późno, ale, albo wstajecie rano, ale kładziecie się dosyć późno i ten sen również jest zaniedbany, to również będzie w pewnym sensie odpalało ten spust, który właśnie odpali Hashimoto. Do czynników wywołujących chorobę Hashimoto należą też niedobory i tutaj warto się przychylić szczególnie nad niedoborami takich witamin jak witamina B12, żelazo, selen czy cynk, ponieważ te pierwiastki czy witaminy biorą udział w konwersji hormonu FT4 do FT3, czyli do tego bardziej biologicznie czynnego hormonu, którego konwersja odbywa się w wątrobie i właśnie te niedobory mogą wpłynąć na to, że ta konwersja jest osłabiona, utrudniona, a to wpływa na to, że nasze objawy, które towarzyszą nie do czynności tarczycy się pogłębiają. Dlatego właśnie u osób z chorobą Hashimoto tak ważna jest dieta, ponieważ jeśli te niedobory występują, to należy je uzupełnić. Jeszcze jedną rzecz, zanim oddam głos Bartkowi i zacznie mówić o kwestiach żywieniowych i dietetycznych, jest to, że dlaczego kobiety częściej chorują na chorobę Hashimoto? Nie jest powiedziane, że to jest tylko kobieca choroba, absolutnie nie, ale chorują one zdecydowanie częściej ze względu na to, że u kobiet jest mniejszy poziom testosteronu niż u mężczyzn, co jest logiczne, a właśnie ta mniejszy poziom testosteronu odpowiada za to, że nasz układ odpornościowy kobiecy jest bardziej aktywny. Co ma dobre i złe strony. Z jednej strony bardziej nas chroni przed wszelkimi przeziębieniami i chorobami, ale z drugiej strony jest bardziej nadreaktywny i atakuje często sam siebie, dlatego te choroby autoimmunologiczne częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Proszę bardzo. Tak jest. Jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, i tutaj nie ma jakby dobrej diety, dobrego systemu żywienia konkretnego, który wyprowadzi chorobę, to znaczy wprowadzi ją w remisję. Trzeba zadbać przede wszystkim o to, żeby dieta była przeciwzapalna i czyli jak najbardziej zbijała stany zapalne, które towarzyszą Hashimoto. W związku z tym na pewno powinniśmy zadbać o to, żeby dieta była również lekkostrawna, bogata w błonnik. I tutaj z jednej strony bogata w błonnik, a z drugiej strony może okazać się, że dieta powinna być o obniżonej zawartości błonnika, dlatego że Hashimoto często gęsto jest powiązane z problemami ze strony układu trawiennego, a konkretnie jelitami. I w tym wypadku większa podaż błonnika może niestety się nie sprawdzić. W przypadku jednak, gdy problemy z układem trawiennym nie występują, właśnie dieta, w której mamy dosyć dużą podaż błonnika, będzie sprzyjała temu, że błonnik, dostając się do jelit, będzie pobierał wszystkie toksyny, metale ciężkie i jakby pomagał pozbyć się ich z naszego organizmu, w związku z czym również będzie się przekładał na zmniejszenie
owych stanów zapalnych. Po drugie, bardzo ważna jest kwestia odpowiedniego doboru makroskładników. Nie bójmy się tutaj węglowodanów, ale węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, jak najmniej przetworzonych. I tutaj stawiałbym w takie produkty jak kasze czy ryże, ale również w alternatywne źródła węglowodanów, jak na przykład komosa ryżowa. Na pewno nie obawiałbym się również owoców, ale znowu celowo w te owoce jagodowe, takie, które, jak to się mówi, najbardziej brudzą, czyli borówki, truskawki, maliny, w związku z tym, że są źródłem bardzo wielu antyoksydantów, a to również będzie sprzyjało zmniejszaniu stanów zapalnych w naszym organizmie. Na pewno ważną kwestią jest odpowiednia podaż tłuszczów, ale nie tłuszczów nasyconych, a wielonasyconych i jednonasyconych. Nie zapominajmy tutaj o jakby doborze odpowiednich olei i mam tutaj na myśli olej lniany, olej z czarnuszki czy olej z wysiłku. W ogóle olej z czarnuszki jest, uważam, must have, jeśli chodzi o problemy z tarczycą czy też właśnie Hashimoto. Jakby odpowiednia podaż kwasów omega 3, 5, 6 i 9 będzie miała tutaj duże znaczenie, jeśli chodzi o kwestie właśnie wprowadzania choroby w remisję. Jeśli już tutaj wspomniałem o kwasach omega 3, to również odpowiednia podaż ryb, niekoniecznie owoców morza, ale ryb tłustych, jak łosoś, pstrąg, będzie też miała dosyć duże znaczenie. Zdecydowanie powinniśmy postawić na tego typu produkty jak orzechy czy nasiona, a zwłaszcza orzechy włoskie, migdały czy orzechy brazylijskie, ale te pochodzące z Brazylii, a nie z Boliwii, dlatego że są również dużym, dobrym źródłem selenu, czyli minerału, który jest jakby takim kluczowym w perspektywie wprowadzania właśnie choroby w remisję. Względem diety to chyba... Nie, musimy tu poruszyć dwie ważne kwestie, które na pewno się pojawią w pytaniach. Co z laktozą i co z glutenem? No tak, faktycznie. I tutaj względem tego, co powiedziałem wcześniej, czyli jeśli występują problemy ze strony układu trawiennego, no to wiadomo, że tutaj w tym wypadku już gluten czy nabiał powinien być wyeliminowany. Jednak w przypadku, gdy nie mamy problemów ze strony układu trawiennego, o tyle, o ile gluten dalej bym jednakże niwelował, dlatego że może być to związane z nietolerancją, o tyle do laktozy niekoniecznie bym się przyczepiał i jestem zdania, że można wprowadzić niektóre produkty, jak na przykład sery pleśniowe, czy na przykład kefiry, które będą fajnie wpływały na naszą mikrobiotę. Ale chyba Dominika ma inne zdanie. Nie, może innego zdania nie do końca. Chociaż zgadza się co do glutenu. Są dużo bardziej, może nie stricte glutenu, ale co do pszenicy, są dużo bardziej odżywcze zboża niż pszenica. Zboża, które są bardziej bogate w minerały, witaminy, czy też błonnik. I uważam, że pszenica nie jest jedynym źródłem witaminy B w zbilansowanej diecie. Z tym, że choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, a mówi się, że one, choroby autoimmunologiczne, lubią ze sobą chodzić parami. I to, że my mamy jedną, nie znaczy, że nie wystąpi u nas jakaś inna choroba autoimmunologiczna, więc gluten tutaj ma spore znaczenie w tym kontekście, że my możemy nie wiedzieć, że my mamy celiakię, a jak duża ekspozycja na ten składnik pokarmowy może ją uaktywnić i doprowadzić do jakichś tam zniszczeń w naszych jelitach. Więc to jest jedna kwestia, że chorzy z Hashimoto mają wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia celiaki niż ci zdrowi. I jeszcze chciałam się odnieść do laktozy, do nabiału, że badania wskazują, że większość osób z Hashimoto ma nietolerancję laktozy i to może być takim czynnikiem, który może nas skłaniać ku temu, żeby tą laktozę, tego nabiału nie spożywać, bo po prostu jej nie trawimy i nam i dlatego wspomniałem właśnie o serach pleśniowych, dlatego że podczas procesu fermentacji jakby ta laktoza jest unieczyniana. Dokładnie. I również o kefirach, dlatego że są to naturalne prebiotyki, które będą fajnie wpływały na naszą mikrobiotę. A względem tej laktozy, nie wiem czy wiesz, ale Euterox i Letrox zostały pozbawione laktozy, a jeszcze do niedawna miały ją w swojej zawartości. Niemniej jednak, jeśli chodzi o dietę, to chyba wszystko, o czym chciałem powiedzieć. A strączki i goitrogeny? No właśnie, i tutaj jest sytuacja taka, że
strączki są dosyć mocno demonizowane w związku właśnie na wysoką zawartość goitrogenów, które nie korzystnie wpływają na funkcjonowanie tarczycy. Bo hamują wchłanianie składników mineralnych. Tak, niemniej jednak, tak samo jak zresztą kwas fitynowy, który jest zawarty w orzechach, ale jak wspomniałem wcześniej, rekomenduję. Wiadomo, na początku dobrze jest wymoczyć te orzechy, żeby właśnie pozbyć się owego kwasu. Niemniej jednak ja uważam, że w diecie przy Hashimoto powinniśmy dostarczać jakby wszystkich makroskładników z różnych źródeł pokarmowych, również strączków. I to nie chodzi o to, żeby całkowicie wyeliminować, ale żeby nie iść też w tą stronę, żyjemy tylko i wyłącznie strączki. Jakby ten balans, czyli odpowiednie dostarczenie właśnie różnych produktów, będzie miało tutaj kluczowe znaczenie. Ja myślę, że strączki jak najbardziej tak, bo tutaj w przypadku niedoczynności tarczycy, problemów w ogóle z tym gruczołem, ważny jest podaż pełnowartościowego białka, więc strączki jak najbardziej tak. Bardziej bym uważała na soję, może też nie tak, że ją całkowicie trzeba wyeliminować, bo jak to się pięknie mówi, to nie substancja, lecz dawka czyni truciznę. Więc jak najbardziej można ją stosować od czasu do czasu, ale właśnie jeśli chodzi o same strączki, to soję bym spożywała na samym końcu. Tak samo jest właśnie z goitrogenami, jakieś tam warzywa kapustne. To nie chodzi o to, żeby unikać tych produktów, absolutnie nie, tylko po prostu różnorodnych źródeł składników mineralnych używać. Jeśli mamy ochotę na brokuły, to jak najbardziej, mając niedoczynność czy Hashimoto, możemy jeść, ale nie codziennie, 5 razy dziennie. Także, tak jak wspomniałam wcześniej, jest substancja, lecz dawka czyni truciznę. Równowaga. Pamiętajcie, że jeśli będziecie się obawiać tego, czy na przykład gdzieś wyjdziecie do miasta i zjecie posiłek, w którym zawierał, powiedzmy, fasolkę i później będziecie wyrzucać sobie, że co ja zrobiłam, to raczej będzie miało o wiele większy negatywny skutek niż samo zjedzenie tej potrawy. Nie możemy nie powiedzieć o suplementacji tutaj w kontekście Hashimoto i niedoczynności tarczycy, ponieważ często właśnie zwłaszcza kobiety, które się borykają z niedoczynnością albo Hashimoto, mają problem z nadmierną masą ciała. A jak mają problem z nadmierną masą ciała, to są na diecie redukcyjnej. Co za tym idzie, dieta redukcyjna dostarcza nam mniejszą ilość nie tylko kalorii, ale też mniejszą ilość składników pokarmowych. I tutaj może kluczowa okazać się suplementacja, szczególnie w kontekście uzupełnienia tych niedoborów, o których już wcześniej wspomniałam. Tym bardziej, że też to, o czym mówiliśmy, często gęsto właśnie przy Hashimoto mamy problemy ze strony układu trawiennego, a to też będzie sprzyjało temu, że nawet jeśli dieta jest doborowa, to nie wszystko będziemy z tej diety przyswajać. Dlatego pierwszym takim suplementem, o którym w tym wypadku bym zadbał, to są dobrej jakości probiotyki, które właśnie poprawią kondycję naszej mikrobioty i dzięki temu będziemy mogli więcej wartości odżywczych, witamin, minerałów przyswajać z diety. Jeśli stricte już mamy powiedzieć o suplementach, które mają pomóc w wprowadzaniu Hashimoto w remisję, to na pewno należą do nich takie minerały jak selen, cynk, wapń i magnez. Z tym, że bardzo ważną kwestią jest w przypadku osób, które biorą leki typu właśnie Eutyrox czy Letrox, żeby nie stosować powyższych minerałów w bliskim jakby kontakcie z lekiem, nawet 2-3 godziny później, to może wpłynąć na to, że działanie leku będzie bardzo mocno obniżone. W związku z tym uważam, że jeśli stosujecie taki lek z rana, to minerały powinny być spożyte wieczorem lub w godzinach popołudniowych, dlatego że na przykład selen i cynk nie powinny być stosowane razem ze sobą, w związku z tym, że tak jak w przypadku leku, selen i cynk działają na siebie w ten sposób, że jakby zmniejszają działanie danego minerału. Chcesz coś dodać? W kontekście selenu i cynku? Tak. Czy eteroksu i letroksu? Selenu i cynku. Nie, proszę, proszę bardzo, chociaż jeszcze musimy chyba wspomnieć o formach, które należy przyjmować. Tak, to bardzo ważna kwestia. Najbardziej przyswajalnymi formami czy selenu, czy cynku, jeśli chodzi o cynk, to jest glukonian i to jest forma, którą powinniśmy bezwzględnie postawić na pierwszym miejscu. W przypadku selenu jest to L-selenometionina. Kropka. Myślę, że kolejnym suplementem, który też warto wdrożyć, szczególnie w Hashimoto, jest omega. Tak, bezwzględnie omega-3. I to jest taki też, uważam, must have. Probiotyki, omega,
silencing, but tak, madness. I tutaj, tak jak mówiliśmy o formach selenu i cynku, tak przy omega-3 warto zwrócić uwagę na to, żeby wybrać, wydać trochę więcej pieniędzy na ten suplement i wybrać taki, który został przebadany pod względem zawartości metali ciężkich, dlatego że jeśli stosujemy słabej jakości kwasy omega-3, to tak naprawdę i w dużej ilości, jak jest rekomendowane przy tej chorobie, to niestety możemy spowodować jakby kumulację i tak naprawdę nie będziemy zbijać tych stanów zapalnych poprzez suplementację właśnie omegą-3. Coś, co powinniśmy chyba powiedzieć na samym początku. D3. To chciałam powiedzieć, Ani. Okej, słucham. D3. Bezwzględnie witamina D3 jest taką witaminą, którą powinniśmy wyrzucić od razu, a zwłaszcza jeśli żyjemy w naszym pięknym kraju, dlatego że nawet ekspozycja na słońce w okresie wiosenno-letnim nie jest w stanie tak mocno wpłynąć na syntezę tej witaminy D3 ze słońca. Bo żeby była efektywna, to warto byłoby się wystawiać na słońce między godziną 12 a 14 na minimum 15 minut i mając około 70% ciała odsłonięte. No więc raczej nam się to nie zdarza, ponieważ w tych godzinach zazwyczaj jesteśmy w pracy, w domu. Kolejna rzecz jest taka, że jesteśmy raczej poubierani, a jak nie jesteśmy poubierani, to jesteśmy posmarowani filtrami, więc jakby to hamuje syntezę przezskórną witaminy D3, dlatego tutaj tak istotna jest suplementacja, nawet w okresie letnim. Dokładnie tak. Oczywiście jeśli chodzi o witaminę D3, zalecane są duże dawki, ale względem wyniku badań. Jeśli w wynikach ta witamina D3 jest bardzo nisko, to wiadomo, że te dawki powinny być wyższe, ale trzeba również uważać na to, żeby wynik witaminy D3 nie był zbyt wysoki, dlatego że tak jak wcześniej Dominika wspomniała, nie substancja, a dawka. Tak. O ile nie możemy przedawkować tej witaminy D3 poprzez syntezę przezskórną, o tyle już w suplementacji jesteśmy w stanie przedawkować. Chociaż tutaj mowa jest o bardzo wysokich dawkach, kilkadziesiąt tysięcy, ale jednak zaznaczam, że jest to możliwe. Tak jest. Jeśli chodzi o takie suplementy poboczne, bo nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać? Myślę, że tutaj jest dużą rolę odgrywa to, jak wyglądają ogólnie wyniki badań, czy właśnie występują jakieś niedobory, czy nie. I to już jest bardziej kwestia indywidualna dobierania tego, co jest nam rzeczywiście potrzebne w danemu organizmowi. Ale myślę, że ważną kwestią jest też to, o czym ja wspomniałam w kontekście konwersji, niedobory, ale druga rzecz, odpowiednia praca wątroby. I tutaj warto byłoby się tym zająć. I właśnie można by wdrożyć jakieś suplementy, które poprawią pracę tej wątroby, czyli poprawią też w konsekwencji konwersję w te 4D, czyli F3. Na przykład witamina C, która właśnie będzie wpływała na poprawę konwersji w te 4, tak jak Dominika powiedziała. Jeśli chodzi o samą wątrobę, zdecydowanie kwasy omega-3 będą tutaj super rozwiązaniem, ale również N-acetylocysteina. Tak potocznie zwany NAC, który będzie fajnie wpływał właśnie na poprawę pracy naszej wątroby, detoksykację organizmu, także też będzie sprzyjał remisji tej choroby. Również substancje z silimarynu, czyli głównym produktem, który jest w większości właśnie suplementów na poprawę pracy wątroby. Czyli tak naprawdę nawet łyżeczka ostropestu plamistego rano do Waszej siemianki będzie jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. I z takich, kończąc już, suplementów, które też mogą fajnie wpłynąć na poprawę pracy tarczycy, czy też właśnie wprowadzenie choroby w reemisję, będą adaptogeny i tutaj skłaniałbym się najbardziej ku różyńcowi górskiemu, czy też ashwagandzie, nawet z perspektywy tego, że będą wpływały na zmniejszenie poziomu kortyzolu, a co za tym idzie, zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie. Kropka. Kropka. Myślę, że o Hashimoto można by tak gadać i tak mówimy i coraz nowe pomysły mi się przychodzą mi na myśl, ale tak naprawdę moglibyśmy zrobić ten filmik na półtorej godziny i może tak, by temat nie został wyczerpany. Internet jest pełny tak naprawdę informacji o Hashimoto, a my chcieliśmy dać Wam taką pigułkę, więc mam nadzieję, że nam to się udało. Tak, bo dużo jest właśnie sprzecznych źródeł. Jedni mówią jeść nabiał, drudzy nie jeść, soję można, soję nie można. I to jest takie sprzeczne i myślę, że dla osoby, która się pierwszy raz spotyka z tematem, to jest takie dołujące, że nie można znaleźć jednego źródła, gdzie mówią, co można, co nie, tylko wszystko jest na po prostu odmienne, każdy ma odmienne zdanie. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za oglądanie. Pamiętajcie subskrybować nasz kanał. Żeby być na bieżąco. Dokładnie, bo tak. Bo w każdy czwartek i w każdy wtorek nowe filmy na naszym kanale się pojawiają. Więc zapraszamy do oglądania. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.